Krówka, konik, świnka, kury, kaszki, zostawić i to wszystko odejść. Żeby żyć na wsi, to trzeba mieć albo jakiegoś emeryta, albo rencistę, żeby wspomagał. Potrzeba dużo samozaparcia, żeby trwać dalej w tym rolnictwie, tak bym to powiedziała. Siedzi, siedzi, wianek wije, siedzi, siedzi, wianek wije z białej róży, i lilije z białej róży, i lilije. Generalnie rzecz biorąc, to przyrost naturalny w naszej gminie no oczywiście jest ujemny. Chyba na przykład w roku 2015 mieliśmy 79 zgonów, a tylko 45 dzieci urodziło się, a mamy 33 sołectwa w gminie. Tu są miejscowości takie od imion Mieczysławów, Julianów, Jadwigów, Tadeuszów, no Leopoldów, Tomaszów. Rolnictwo rozwija się na naszym terenie dość intensywnie w terenach nadwiślańskich. Tu rzeczywiście są w miarę dobre ziemie, klasy ziemi. Natomiast ten teren, o którym mówimy, tam są słabsze ziemie i praktycznie rolnictwo staje się nieopłacalne. Te gospodarstwa no, mające 5-6 hektarów, one się nie utrzymają. Ziemi ornej jest tylko 4 hektary 20 arów, no i las dookoła też nasz, no nie, to razem jest ponad 7 hektarów tego wszystkiego. Stałych mieszkańców to jest tu 6 osób. 6 osób. Część się wyprowadziła do Wojciechowic na cmentarz. Potomkowie ich, no to wyprowadzili się do miasta. Trochę zginęło, w wypadkach zginęli też, sąsiedzi tu zginęli. I to zostało, to wszystko się już zawaliło, dlatego nawet niektórych mieszkań to nawet trudno znaleźć. Ten dom jest opuszczony, mieszkańcy dotychczasowi wyprowadzili się, za pracą głównie, gospodyni się wyprowadziła. Tutaj następny dom mamy na sprzedaż. Właściciele mieszkają w mieście, coś na pewno było powodem, dla którego nie przyszli jednak mieszkać do tak pięknego, nowo wybudowanego domu, prawda? Tutaj mieszkańcy wyjechali za pracą, można powiedzieć, że ten dom jest również opuszczony. A tu jest mój domek, w którym mieszkam ja aktualnie z mężem. Tutaj ogrom pracy włożyli mój mąż wraz z teściem. Jestem sołtysem od 1,5 roku, wsi Wiktoryn. Jestem szczęśliwą osobą mieszkającą na wsi. Jeszcze w życiu nie przydarzyło mi się żałować decyzji, jaką podjęliśmy z mężem, że mieszkamy na wsi, w tym miejscu, w którym mieszkamy. No weselej było jak dziś, weselej było. Schodzili się wieczorami, to się brało harmonię i przygrało się. Zrobili jakoś herbatę na koniec. I opowiadali w międzyczasie o wojnie, o wojsku. Także wesoło było. A dziś tego nie ma, bo zajęły telewizory sprawę. Każdy ogląda i nie chodzi jeden do drugiego już. Trzeba przyznać, że tutaj mieszkają dobrzy ludzie. Naprawdę przywiązani są do ziemi. Pojadę do miasta, to mi jest za duszno. Wyjść na balkon to jest dla mnie za mało. Ja muszę mieć przestrzeń. Ja sobie pójdę do lasu, pospaceruję. Wczesna wiosna pachnie ziemią, świeżo oraną, po żniwach czuć zapach skoszonych zbóż. Ludzie w mieście żyją w ciągłym pośpiechu. Ich relacje ograniczają się tylko do kurtuazyjnych zwrotów dzień dobry i do widzenia. Na wsi tego nie ma. My tutaj na wsi znamy się wszyscy bardzo dobrze. Wszyscy tutaj jesteśmy zżyci. Po prostu się ludzie zgadzają.
są wioski, że się nie zgadzają jeden z drugim, nie? Bo tam mu przyłorał, bo mu tu spojrzał, a u nas nie ma tego. U nas wszyscy to tak jak rodzina. I to jest pokolenie na pokolenie. Mój tata to mieszka od czasu, kiedy wziął ślub z moją mamą, to znaczy w 1960 roku. Wyjechałem do Gdańska, robiłem w stoczni, 17 lat. Po jakimś czasie tu przyjechałem do brata. On zaczął chorować. Żona chora, ja też niezbyt zdrowy. Syn tylko wziął część rolną, uprawia tam porzeczki. I jaronie. Wyjazdy zagraniczne mojego męża rozpoczęły się w sumie już w czasach studenckich. Mój mąż mógł podejrzeć, no jak sobie radzą zagraniczni rolnicy. W sumie stąd wziął się też nasz pomysł na zasadzenie borówki amerykańskiej. Mleko się nie opłaca, świnia się nie opłaca, bo to przecież taniocha wszystko. Aronie miałem po 60 groszy, sprzedałem, no nie? Porzeczki sprzedałem po 65 groszy. A ja już wyliczyłem, że złotówkę, ponad złotówkę wyprodukowanie tego, no nie? Żeby być na wsi, to trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć jakieś źródło dochodu, trzeba mieć jakieś utrzymanie i wtedy pięknie się mieszka na wsi. Ja pracuję oczywiście, pracuję w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jestem sprzedawcą w sklepie jubilerskim. Pracuję w mieście, w szkole tam jako elektryk. Na wsi się nic nie wyprodukuje takiego, żeby zarobić na tym, no nie? Jednak nie. Chyba, że jesteś indywidualnym, dużym gospodarzem. Ci właśnie rolnicy więksi, oni cały czas rozwijają się, dokupują ziemię. To są nasze oczy na świat. Proszę pana, 11,10 do zapłacenia na dzień dzisiejszy. Uj, dobry z niebem. To jest liścik, o, wszystko. Dziękuję bardzo. Żyjemy normalnie. O 7 rano przyjeżdżał pan ze świeżym pieczywem co drugi dzień. Bo tak to nie mielibyśmy gdzie. Gdzie chodzi? Do sklepu. Sklep teraz jest 8 kilometrów. To... No wszystkie polikwidowane sklepy. Trzeba przyjechać, drzewa narąbać, węgla trzeba przywieźć. A to płot się gdzieś dyzeluje, trzeba go poprawić. Parę kurek się trzyma dla siebie, żeby było jajko. Nie? Brat jest miłośnikiem gołębi. Wszyscy mają internet, czy stacjonarny, czy mobilny. Problemem nie jest też dla nas to, żeby wsiąść samochód i dojechać te 20 km do miasta. Ja ogólnie serdecznie wszystkich zachęcam do kupowania działek czy nieruchomości na wsiach. To życie na wsi, w moim mniemaniu, jest dużo bardziej komfortowe i lepsze niż życie w mieście. Chętnie przyjmujemy, niech przyjeżdżają jak najwięcej, niech budują. Emeryci nawet kupić sobie, siedzieć spokojnie, cisza. Mamy tutaj swoje duże podwórko, taras, na którym możemy spokojnie wypocząć. Choć na sezon, to będzie weselej, ta wieś będzie żyła. My jako gmina staramy się pomóc tym terenom wszystkim praktycznie. Wszystkie miejscowości są wodociągowane. Od wielu, wielu lat, chyba od 10 lat, nie podnosimy podatku rolnego. On się utrzymuje na stałym poziomie. Czy jest to w pełni zaspokojenie potrzeb mieszkańców? Na pewno nie. Nam to tylko tego odcinka drogi tutaj brakuje, 500 metrów, no nie, żeby tutaj spokojnie pogotowie mogło sobie dojechać. 2 kilometry zalać asfaltu, żeby to nie jeździć po tych dołach. I tylko czegoś tam możemy życzyć, ciszy, spokoju. Można by jakiś projekt stworzyć, może jakąś formę dofinansowań, czy też dotacji na wykupywanie takich opuszczonych domów, by zachęcić te rodziny z miast, aby przeniosły się na wieś. Ja bym życzył wszystkim, przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości. I nadziei takiej, że ta gorsza sytuacja, jaka teraz jest,
się poprawi na lepszą. Żyje się nadzieją. Tak, ta nadzieja, jak się mówi, matka głupich, na matkę się kocha i się tak ciągnie to. I życie płynie. Z dnia na dzień. Jak Wisła do Gdańska. Jest dolina przy dolinie, a w dolinie jawory kakaczy. Pamiętasz, dziewczyno, razem spędzone wieczory, nóżka.